czytając twoją książkę, Duchowni od Duchownych, miałem momentami wrażenie, że szewc bez butów chodzi. Rzeczywiście jest tak, że mamy pewien obraz duchownego, który ma patent na wszystko. No jest takim przewodnikiem duchownym, jak jest jakiś problem, posyłamy ludzi do księdza, jak kończy się ich tutaj droga życiowa, też towarzyszy im ksiądz, jest jakimś takim pocieszeniem, no i na co dzień w różnych problemach. Naprawdę księżak jest taka, że są takimi samymi ludźmi jak my, nie? I myślę, że dużo krzywdy robi otoczenie księżom, którzy z jednej strony, bo takie dwie skrajne są opinie na ich temat. Jedna to jest taka pejoratywna, że to są jacyś krwiopijcy, tak, jeśli chodzi o kasę, ludzie zepsucie, zdemoralizowani. No a druga jest taka, że to są ludzie nieskalani, jacyś, którzy nie mają żadnych problemów. Nie wiem, niektórzy pewnie sobie wyobrażają, że nie chodzą do toalety, tak? No jest nieprawda, księża są normalnymi ludźmi, mniej lub bardziej fajnymi chłopakami, tak? Z tymi, którymi ja miałem okazję rozmawiać. No i właśnie ten obraz bardzo przeszkadza im w to, żeby byli sobą, bo jest to zobowiązujące. Księdzu coś przystoi albo nie przystoi. Ja miałem ostatnio taką rozmowę z jednym księdzem, który opowiadał mi, że pisał jakiś tam felieton dla jakiejś gazety i pisał o jakimś kraju, jakimś mieście. I napisał, że w tym mieście są piękne kobiety, na których nie sposób nie zawiesić wzroku, no i redakcja mu to wycięła, twierdząc, że to jest gorszące i że księżu nie przystoi. No, ale to jest taki drobny przykład, który pokazuje na tym, jakie to myślenie jest głupie, nie? No a czemu, a nie zawiesić wzroku, jest takim samym facetem jak my, nie? Oczywiście trudno jest rozkalibrować w takiej rozmowie księdza, która aktualnie pełni posługę i porozmawiać z nim wprost o seksualności, tak jak rozmawiają kumple, tak, o seksie, przecież rozmawiamy o tym na co dzień, jest to bardzo ważna sfera życia, tutaj bardziej otwarci byli księża, różne mają nastawienie, są tacy, którzy mają już dystans do tego swojego kapłaństwa, bo sobie poradzili w swoim życiu w jakiś inny sposób, niektórzy są świeżo po odejściu, ale myślę, że oni nie mają problemu z tym, żeby mówić jak jest, że nie wiem, księża się masturbują, mają partnerki, nie wiem, wielu z nich jest w przestrzeni tej miejskiej na co dzień z jakimś partnerem, że jest system awansów związany z homoseksualizmem, że nie wiem, uciekają w jakąś pornografię internetową. Ale też wydaje mi się, że takim największym szokiem dla mnie było to, bo wszyscy pewnie jak sięgną po tą książkę, będą chcieli szukać takich historii związanych z seksualnością, nie? No, to nas najbardziej jakoś intryguje. Ale zobaczyłem, jakim absurdalnym konstruktem jest Kościół. To jest jedyna, znaczy ja nie chcę nikogo obrazić, nie? Bo Kościół jakoś identyfikujemy z wiarą, ale chciałbym to na chwilę oddzielić. Te ciasne ryzy posłuszeństwa, tak? Które są nieodłącznym elementem życia kapłańskiego, bo to nie jest tylko celibat, ale też i posłuszeństwo. No nie możesz powiedzieć to, co myślisz, tak? Tylko musisz podporządkować się, czy nie wychodzić poza ramy pewnej po prostu doktryny. No ci, którzy na ten temat mówią dość otwarcie, mają jakieś takie problemy. I tak sobie pomyślałem, że to zabija taką indywidualność, no bo wszyscy potrzebujemy i przechodzimy różne etapy jakiegoś takiego buntu, zwątpienia, kryzysu. Te poglądy nam się wywracają w głowie, a taki ksiądz no, musi się trzymać tych ryzów. Dla mnie przerażające było to, jak jeden z księży opowiadał mi o swojej pracy w konfesjonale, że no, ma jakiś taki katalog i tu może odpuścić grzech, tu nie może odpuścić. I często wydawało mu się to absurdalne, że chłopak mieszka z dziewczyną na przykład, tak? No bo myślał sobie, no, co w tym jest po prostu złego. No to, ale już skrajnym takim przykładem jest sytuacja kobiety, którą mąż bije, no i którą trzeba nakłaniać do tego, żeby z tym mężem pozostała. Ja myślę, że to są sprawy, w których Kościół, który przecież się zmieniał na przestrzeni lat, bo odchodzi od wielu absurdalnych zupełnie teorii, począwszy od, nie wiem, zabijania czarnych kotów, no bo przecież były takie czasy, że powinien mieć taką jakąś refleksję współcześnioną na temat tego, czego on uczy, czego on wymaga od ludzi. Ile jest w tym hipokryzji, bo okazuje się, że
w tym takim zamknięciu tych księży przed światem, który wynika właśnie z tych schematów patrzenia na duchownych, wynika wiele nieszczęść. Oni gdzieś muszą dać upust swoim emocjom, nie? Już pomijam kwestię energii seksualnej, która jest bardzo ważna, nie? Ona jest jakąś siłą napędową w naszym życiu i oczywiście jej jakoś nie przeceniam, ale ona jest ważna. Ale też mam tutaj na myśli po prostu pewne niespełnione jak gdyby instynkty, nie wiem, tacierzyńskie na przykład, czy też takie instynkty, żeby być na chwilę kumplem, pójść się po prostu gdzieś tam, nie wiem, napić, oglądać mecz i tak dalej. Trzeba się gdzieś ukrywać po prostu. Nie można sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam wyjść za miasto, bo zaraz będziesz pod obstrzałem. Chciałbym, żebyśmy się kiedyś oswoili z księżmi jako z normalnymi ludźmi, którzy po prostu, no też mają jakieś takie swoje po prostu chwile w życiu. Myślę, wydaje się, że trzeba dekonstruować ten mit. Nie chodzi o to, żeby jak gdyby kalać kapłaństwo samo w sobie, no bo dla wielu ludzi ono jest potrzebne. Wielu rzeczywiście jestem w stanie to uwierzyć i myślę, że spotkałem takich ludzi, oni występują w mojej książce, są tymi kapłanami rzeczywiście z powołania. Natomiast bardzo utrudnia im życie to, że mamy jakieś takie dwa skrajne obrazy, że nie są to po prostu normalni faceci, tak? Generalnie. I tak chyba fajnie by było na nich spojrzeć. Tutaj seksualność to jedno, ale pojawiają się też, wiesz, tak sobie pomyślałem, był taki film Szpiedzy tacy jak my, więc księża tacy jak my, to znaczy ta rywalizacja o lepszą parafię, bo są większe wpływy, na przykład stacy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też podajesz przykład, że ktoś był zazdrosny, podrzucił komuś 200 zł i ten ktoś potem go wyrzucili z seminarium, więc rzeczywiście tu pokazujesz ten obraz taki odzłocony, taki uczłowieczony tych ludzi. Tak, no bo ci ludzie też, żeby było, bo nie chcę, żeby to było jakoś takie wszystko czarno-białe. Ci ludzie, no myślę sobie, że niektórzy mówią tutaj, że nie żałują, ale myślę, że pewnych doświadczeń nie żałują, bo czegoś się dowiedzieli o życiu, o sobie, nie? No to jest, bo chyba wartością największą w naszym życiu jest to, że my siebie poznajemy, że możemy się zmieniać i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja w ogóle sobie to uświadomiłem, rozmawiając z księżmi, że mamy, że Kościół jest jedyną jak gdyby instytucją, która zachowała pewne rysy feudalne, tak? Bardzo anachroniczne. To znaczy, to jest tak, że w danej diecezji jest biskup, tak? No i on jest Bogiem i władcą. On jest twoim sędzią, on jest twoim oskarżycielem, on jest twoim obrońcą, tak? Skupia w sobie całkowitą, niepodzielną władzę. Nad biskupem jest Watykan, który kompletnie jest zajęty kryzysem globalnym w Kościele i tam się nikt nie zajmuje tym czy innym, nie wiem, biskupem, tak? No i można sobie wyobrazić taką postać, nie wiem, Piotra Szelonga, byłego księdza, on był konsultantem, zresztą w filmie Claire, z którym tutaj rozmawiam, osobę bardzo szlachetną, bardzo taką normalną, która nie epatuje tym, co ona tam zrobiła i tak dalej. No i przychodzi taki arcybiskup Guć, nie, po prostu, z którym kompletnie nie ma rozmowy, który, nie wiem, widzi ten świat w dość specyficzny sposób. No i taka inicjatywa człowieka, który chce się otwierać na ludzi, coś dla nich rzeczywiście robić, to, co jest potrzebne, jest absolutnie zamknięta, tak? On nie dość, że mu nikt nie pomaga, to jeszcze mu wrzuca kłody pod nogi. To mnie przeraziło, tak, że to nie jest tak, że możesz sobie zapracować na jakiś szacunek u ludzi i to będzie jak gdyby honorowane, bo masz jakieś w swoim dorobku pewne szlachetne jakieś pobudki, które tobą decydują, robisz coś fajnego, nie? Nie, jest na przykład biskup, który jest zazdrosny, nie? O to, że cię ludzie lubią, nie? I masz po prostu przerąbane, nie? Ale ja tu tylko powiedziałem o biskupie, no ale nad każdym księdzem w tej hierarchii jest jakiś przełożony. Ja w ogóle rozmawiałem z wieloma duchownymi, którzy nie zgodzili się pod nazwiskiem porozmawiać. Przepraszam, że wtrącę, właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest gigantyczna wartość tej książki, że to nie jest, to nie są rozmowy z anonimowymi ludźmi, tylko oni mają nazwisko, oni mają twarz, oni mają swoją przeszłość. Ja myślę, że na tym mi zależało, no bo chodziło mi o to, żebym się nie spotkał z zarzutem, że ktoś coś mówi tak i nie wiadomo, kto to mówi, prawda? Bo no, zawsze można sobie wymyślić jakąś postać. Natomiast myślę, że ci księża, którzy są w stanie duchownym, i oby byli, ja im tego życzę, bo są naprawdę wartościowymi ludźmi, i tak między wierszami mi dużo powiedzieli. No przede wszystkim powiedzieli o Polsce, no bo to jest książka o polskim kościele, tak, o tej polskich realiach, że tak naprawdę
Myśmy w ogóle nie przerobili, nie zaistniały u nas na naszym podwórku myśl soborowa. Okazuje się, że ten Zachód, który jest przedstawiany jako zły, ta cywilizacja śmierci, nieszczęście, nieszczęśliwa, którą wymyślił papież Jan Paweł II, a później Benedykt, to nie jest żadne zło, tam są normalni ludzie. Okazuje się, że mniej piją niż Polacy, mniej kradną, więcej czytają książek, są do pogadania, są uśmiechnięci. Myślę, że można znaleźć wszędzie jakieś dobre rzeczy, tylko trzeba chcieć, nie? Ale to jest właśnie ten problem wyjścia Kościoła z tej takiej mentalności Kościoła walczącego. To jest bardzo trudne, zwłaszcza na tych starszych księży, którzy niestety są przełożonymi. No, cały nasz episkopat to są niestety ludzie z tamtej epoki. Niektórzy próbują coś robić, ale myślę, że głos ich jest niesłyszalny i na tym polega nieszczęście, nie? Jak po prostu masz takich rodziców, tak? którzy cię wychowują, no i którzy ci nie pozwalają na to, żebyś coś tworzył, robił, tak? W tym Kościele, żeby to było twoje, nie? Po prostu. A oprócz tego, że odprawisz mszę, popukasz w konfesjonał i nie wiem, gdzieś tam z kimś pogadasz, nie? Po prostu. Myślę, że dla tych ludzi było to w pewnym momencie nieautentyczne i dlatego oni odeszli.